Siemanko, dzień dobry, witam was ponownie, witam was z kolejnego dnia. Mamy dzisiaj 12 września, 7.45 i ja już jadę dalej. No co prawda bardzo dużo nie podpoczywałem po tym ekspresiku, ale było tak w miarę okej, okay, tak akurat bym powiedział, żeby odpocząć. I jestem już aktualnie we Francji, jadę do Irlandii, ale jak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem, to zaraz wam wszystko opowiem. A póki co, to zapraszam was do obejrzenia tego odcinka do końca. Ten ekspresik, który ostatnio widzieliście, ten mocny taki kurs to był, no to poszedłem sobie spać na parkingu, tak do 15 pospałem, wstałem, no i był już gotowy dla mnie podlocik na następny dzień, 400 km na szczęście, to w miarę tak ok. To już o 20 godzinie byłem na parkingu, poszedłem sobie spać i całą nockę to od A do Z sobie przespałem, więc w miarę tam odpocząłem, nie mówię, że nie. Załadowałem wczoraj ten kursik rano. Są to ADR-y, więc taki ładuneczek troszkę bardziej wymagający. No i jadę już na prom, jestem we Francji. Od tego momentu, gdzie załadowałem do portu, miałem 1700 km. Teraz mi już zostało 613. No to też bez żadnego lajtu, no trzeba jechać i tyle. No ale chociaż na promie sobie trochę odpocznę, bo będę płynął tym 18-godzinnym. No i tutaj śmiesznie w miarę, bo jak nie pływałem tymi promami w ogóle, tak teraz już drugi raz na tym kółeczku, więc fajnie. No a przede wszystkim też pojechałem załadować, to już nie robiłem tam żadnych problemów, no bo jadę do Korku i w końcu może mi się uda spotkać z moim bratem dziadecznym, bo naprawdę kupę lat nie widzieliśmy, a do tego miasta naprawdę bardzo rzadko jeździmy. Teraz jestem od 3 lat, jak pracuję w barze, no to jestem drugi raz dopiero w tym mieście, znaczy jestem, będę, więc no szkoda by było nie wykorzystać tej okazji. No ale to wszystko się okaże, czy zdążę w ogóle na prom. Powinienem zdążyć, ale to jest transport i wszystko się może zdarzyć. Nic nie można tak naprawdę w 100% przewidzieć. Więc ja na razie po prostu jadę przed siebie, gnam. Trochę przyspieszę, bo teraz zwolniłem, żebyście mnie po prostu lepiej słyszeli, bo ten szum Viveco no jest naprawdę nie do zniesienia. Więc ja przyspieszam, jadę przed siebie, no i pewnie za niedługo się słyszymy. Pokrzaniłem robotę, bo miałem zjazd, no i oczywiście go przegapiłem, bo się zamyśliłem i teraz wyszło 40 km więcej, bo do następnego zjazdu 19 km. Masakra, no kurde, idzie dobrze, to człowiek sobie zawsze musi popsuć w jakiś sposób. O rany, się tak zdenerwowałem. Dobra, jedziemy dalej, trzeba to jakoś nadrobić po prostu. Wyjechałem na odpowiednie tory, ale no czas stracony to czas stracony, kurde, mógłbym mieć ten czas dla siebie, a nie marnować go na zawrotkę, która trwała łącznie 40 km, jakieś niespełna, tam 38, ale to i tak jest kupa czasu, masakra.
Mamy już godzinkę 12.23, do celu mi zostało 240 km, więc już coraz bliżej, ale czas również coraz bardziej goni. I tak będę godzinkę przed promem, a powinno się być 2 godziny przed promem. Może nie będą robili jakiegoś problemu z tego, no mam przynajmniej nadzieję, bo tak to na marne moje tutaj, że tak powiem, lekkie łamanie przepisów, bo tak naprawdę za DR-ami nie powinienem tak szybko jechać. No ale niestety, był tak napięty grafik, no to trzeba sobie jakoś radzić. Ja też nie będę jechał tutaj kosztem spania nie wiadomo ile. Do tego jeszcze wczoraj musiałem sobie zrobić pranie. Potem trzeba by było to wszystko przerzucić z pralki do suszarki. Tam też chwilę trzeba było poczekać, aż to się przesuszy. No akurat pralka mi, znaczy ta suszarka nie wysuszyła 2 rzeczy do końca, no ale 2 rzeczy to już sobie mogłem w miarę tutaj rozwiesić w samochodzie. No ale na wszystko trzeba mieć czas, więc jazda też musiała być szybsza. Teraz zjeżdżam już sobie zatankować, bo tutaj mi się już rezerwa pojawiła. Szukam tutaj stacji, ale coś jej nie widzę. Rezerwa mi się pojawiła, no niestety pofolgowałem sobie trochę z tym tankowaniem, że już rezerwa się pojawiła, no ale też nie mogę się co chwila zatrzymywać, żeby zdążyć na ten prom. Ale teraz już wjeżdżam na stację, a potem lecimy dalej. Mamy godzinkę 15.05, właśnie będę wjeżdżał do portu. No, czas niezły, jak na to, jak spojrzeć, ile było kilometrów do pokonania. W każdym bądź razie teraz pozostaje tylko zgłosić się po odbiór biletu, zgłosić to, że mam ADR-y, do tego mi potrzebny dokument DGN, który również mam ze sobą, i dostanę dodatkowo właśnie naklejki do naklejenia na pakę, żeby było wiadomo, co to jest za ADR w środku, bo na promie, nawet jeżeli mamy ADR-y na wyłączeniu, to dla nich wszystko jest po prostu właśnie takim zagrożeniem i muszą te naklejki być. Samochód musi też stać w wyznaczonym miejscu przez nich, żeby wszystko jakby było tutaj pod kontrolą. Nic, ja już właśnie podjeżdżam do brameczek, dlatego usłyszymy się albo już po zjeździe z promu, albo jeszcze na promie. Zobaczymy po prostu, jak wyjdzie, dlatego do usłyszenia później. No i się okazało, że dzisiaj tym promem nie popłynę. Zabrakło tutaj jednego papierka, bez którego nie mogę popłynąć, no niestety. Ale również na marne poszło te moje szybsze jechanie, te moje mniej spania. Firma też trochę w plecy, bo pewnie bym tak to jechał na spokojnie landami, gdyby było wiadomo, że tym promem nie popłynę. I by było w ogóle wszystko na spokojnie, no ale niestety takie życie. Zabrakło tutaj jednego dokumentu. No i niestety muszę czekać do środy na prom. Stety, niestety, no ja tu sobie akurat trochę odpocznę. Prysznic mam, wodę do nabrania mam, więc wszystko co mi potrzeba jest. Stacja zaraz za rogiem również jest. Wyjechałem sobie tutaj z portu, przed portem na parkingu stoję, bo będzie mi po prostu wygodniej. No niestety zakupów żadnych nie robiłem. No i tak ledwo znalazłem sobie coś do jedzenia. No miałem jeszcze jakieś mięso,
jakąś kaszę znalazłem, dodatkowo w tych swoich zapasach znalazłem jeszcze pieczarki w puszce, więc jakiś tam obiad się zrobiło, nie wygląda może zbyt apetycznie, ale był dobry, więc nie mogę za bardzo narzekać. Teraz kończę nagrywanie i idę spać po prostu, bo jestem dosyć mocno zmęczony, dlatego ten odcinek już będziemy też kończyli. Oczywiście bardzo dziękuję Wam za uwagę, zapraszam Was standardowo do subskrypcji mojego kanału, kliknijcie sobie od razu dzwoneczek, a wtedy każdy nowy film, czy też instruktor dotyczący pracy na busie, czy jakieś inne moje tutaj wypociny, będziecie mieli po prostu na wyciągnięcie ręki. Również standardowo Was zapraszam do obserwowania mnie na Facebooku oraz Instagramie, linki znajdziecie nie gdzie indziej jak w opisie. A na dzisiaj tyle ode mnie, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć, na razie, pozdrawiam!